Dzień dobry, tutaj Koza Syryjska i dziś zagramy High on Rush. A, dobra. On mówi o posłuszeństwie w chwilę, nie? Dobra, już jestem, tylko no, musiałam zmienić kontroler na ten właśnie. No DualShocka 4. Hej, masz chwilę? Chciałem ci coś pokazać. Idę! No dobra, przejdźmy do naszego makarona. Hej, Chai. Będę szczery, naprawdę nie wiem, czy mogę w czymś pomóc. O czym ty w ogóle mówisz? Jesteś w stanie dosłownie niszczyć nasze przeszkody. Niby tak, ale muszę się do tego jeszcze przyzwyczaić. W każdym razie popatrz, te ulepszenia chipu, które przygotowała Peppermint, są naprawdę super. Już? Czy rozmowa o technologii ma u ciebie priorytet? No, na tym polega moja robota, więc może odrobinę. Okej, to ma sens. Oho, no. Tak sobie myślę, że może dodać do tego chipa trochę mocy. Jeśli kumasz, o co mi chodzi. Aha, dobra. Jeśli załatwisz mi dodatkowe zasoby, mogę je ulepszyć. Oho. Chip wyższego poziomu potrzebuje mocy, więc każdy poziom zajmuje kolejne miejsce. Ale po ulepszeniu chipu możesz przełączać się między niższymi poziomami. Możesz dostosować je tak, jak chcesz. Jeszcze tak. Naprawdę świetne. I praktyczne. Mhm. Wiem, że Peppermint ma sporo do ogarnięcia. Na razie ja będę zajmował się ulepszeniami. Jak zdobędziesz surowce, wpadnij do mnie. Tak jest. No dobra, przejdźmy do tych chipów. Tylko, który by się bardziej opa? No, niestety, możemy najpierw to kupić. Oj, elo, do widzenia. Okej, odpowiadaj. Ja dostałem się tu skacząc po wulkanach, a ty po prostu wchodzisz? Co? Przybiegłam. Czyli chodzi ci o to, że martwiłaś się o mnie. Nie, raczej miałam na myśli bardziej uogólnioną troskę o stan spraw. Więc zakładam, że trzymałaś się o krok za mną, bo myślałaś, że mi się nie uda. Nie, to znaczy nie aż tak, ale dobrze, że byłam w pobliżu. Więc tą osobą z wewnątrz, o której mi cały czas mówiłaś, był makaron. Czyli potrafisz ruszyć mózgownicą. No. Dlaczego nie powiedziałaś prosto? Czy muszę ci przypominać? O... Ty, że nigdy nie słuchasz? Że bez przerwy wyjawiasz szefom firmy nasze plany? Tak mi się wymsknęło. Nie mogę ryzykować kolejnego wymsknięcia. Dobra, nasz... Sala treningowa, to może kiedy indziej chodźmy na następną misję. No to dobra, lecimy. Peppermint, jestem gotowy. Mamy plan? Zobaczymy, jaki mamy plan. Raport z misji. Nasz cel, przedostać się do laboratoriów SI. Dobra wiadomość jest taka, że Zanzo ma nas za martwy. Dobra, nie pokazuj już tego. Jedyne, co nas zatrzymywało, to te tarcze Z. A ja sobie z nimi poradzę. Ustawię 808 tak, aby wezwała tam makarona. Wezwała mnie? Wyjaśnię później. O, w końcu po tylu latach zachowywania wierności. Zaczyna się pan wreszcie buntować. Dzięki za ten pozytywny komentarz, CNN. Reasumując, laboratorium Makarona znajduje się tuż pod naszym celem. Wróćmy więc do laboratoriów SI i zniszczmy Spektrę. Prosta sprawa. No, zobaczymy, jak bardzo prosta. Ale wchodzimy. Na końcu korytarza jest przejście z szybkim dostępem na górę. Słyszałem pełno odgłosów uderzeń i wybuchów z dołu. Dobra, tu jest Mamona, tu jest... A można rozjebać automat? Zjebiemy automaty! I love it! Kocham! I love rozjebać! Aha, tu mamy takie otwory. Po prostu tamtędy przejdź. Ale to zwykła ściana.
Oprogramowanie 808 zaktualizowane i jest dobrze. Spróbuj wezwać makaron. Okej, a używając F-ki, czy ten LT... No to luz! Udało się, Chai! Pora na zmianę! Zakasam rękawy! Aaaa, no! Uda się, Mac! Dawaj! Dobra, a, wiesz, o co chodzi? Myślę makaron! Z powrotem na zewnątrz! No dobra, czyli musimy mieć odpowiedni... Chipek. Mamy jakieś tajne rzeczy. Widzimy. A teraz wejdź na nie i wrócisz w odpowiednie miejsce. Tak, wszyscy musimy... No tu są jakieś kryształy, tylko... szkoda, że kryształów nie można zbić. Byłoby zbyt pięknie. Hepperlin, dalej! Czułałeś? Okej. Myślałem, że mogę tak łatwo na skróty, ale jednak nie tak brzydko. Co prawda to nie tarcze Z, ale mogę zepchnąć ci ten głaz z drogi. Wyobraź sobie, że to ochrona Zanzo. Pora na zmianę! Bez problemu, maluchu. Spróbuj tego! Dawaj! A, dobra. Uda się, Mac! Wołałeś? No i się udało. Piesik makaron! No oczywiście, jak zawsze idziemy po te wszystkie zakamareczki. No nigdy nie wiadomo, co tam się znajduje. A, ktoś krzyczy, a... Słuchaj, przeglądałem bazę danych w poszukiwaniu informacji o spektrze, ale Zanzo zablokował pracowników. To kto ma dostęp? Z tego co tu widzę, tylko Kale oraz inni szefowie działów. Wszyscy w tym uczestniczą. Czekaj, Korsika, szefowa ochrony, ma z jakiegoś powodu ograniczony dostęp do danych. Dlaczego szefowa ochrony nie ma pełnego dostępu? Interesting. Powiem tak, szefowa ochrony nie mająca dostępu do danych. No, interesująca rzecz. Życie. Ręce na pokład! Mój pomysł wymaga pełnego zaangażowania. Nie ma na niego miejsca w harmonogramie, więc będziemy działać po godzinach! Po godzinach. Taka nie lunoś. Makaron, pora ci! Znowu przechodzimy do tych laboratoriów SI. To co, jeszcze raz? Dobra, spróbujmy, czy zadziała. Wezwij mnie, a ja się zajmę tymi tarczami. Aha. Załatwić. O! Zrobi?
dobra. Pora na zmianę! O, właśnie, to tu trochę. No, już nam idzie jak stalala. Czy metody pacyfistyczne całkowicie odpadają? Tak, na to wygląda. Skupcie się, laboratorium jest blisko. No dobra, to zjada pana lodówy. W kolejnym pomieszczeniu. No o, gdzieś tu się próbuję. O! Ej, ej! Ach, kocham jak... No tak, zamknięte. Nie ma tarcz set. Zachowaj się jak czaj i znajdź sposób. Zaraz wracam. CNN przeprowadza na mnie badanie osobowości. O Jezus Maryja, horoskop jebany. Starczy? A ja tak. Zaczekaj, Peppermint. Nie złość się. Nieżyczliwa? Impulsywna? Nie masz pojęcia, kim jestem. Tylko pokazujesz, że mam rację. Daj spokój, Chai. Staniesz po mojej stronie. A nie mieszam się w to. No, o. No dobra, no teraz tutaj wezmę. O, tutaj jakiś zestresowany pracownik Janusz Eksu. No i tutaj sobie jest wódka. Ej, do rozjebania. Pudełka, to już... Tam jeszcze jest większy los. Rodu, o! To do czego? Szkoda, że nie można tego rozwalić. No dobra, widzę, że to jest sklepik Peppermint. Jesteś. SI nie działa, więc wlazłem do pokoju IR. No gorzej się nie mogło trafić. Spójrz się, kogo przywlekło! Nikt tu nie wlecze. Niedobrze. Jakoś ominąłeś moje potężne zabawki i nie mogłem popatrzeć. Niedopuszczalne. Na szczęście, laboratoria IER nadają się do odtwarzania zaprzepaszczonych szans. O tak! Wandalejowa alternatywna rekreacja rzeczywistości technologicznej. Fart. Patent zgłoszono. Rzeczywistość do bólu. Wow! Prawie jakbym tam był. Fantastycznie, prawda? A teraz zobaczymy, co mnie ominęło. Plus coś ekstra. Robimy włam!
Kamilec to... Podobno tą grę da się przejść z rytmiki. Ale ciemność mnie nie powstrzymała. Trać stabilność! Symulacja zaczyna się rozpadać! To soczewki projektora. Sprawdź, czy możesz je zniszczyć, Shai. O! A, dobra. Ilunia, bo tutaj widzę, że mi z jakiegoś powodu pokazuje te pecetowe. Ach, jak ja nie cierpię grać. Jezus Maria, no. Dobra, Ilunia. Dobra. Dobra. A, tą drugą. A. 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 To trochę jak... Dobra. A. Dobra, jesteśmy blisko, dobra. Trzeba czuć rytm. O, a, dobra, blisko, dalej już czuję. A, muszę się podtrzymać, dobra. Ale jest almost. Tja. Proszę, proszę. To 1/4 naszego budżetu. Ups! Środki z budżetu na premię. Moja premia! A tak, to jest takie typowe zachowanie Januszeksa. Ten programista miał rację. Wygląda na to, że Zanzo przepala swój budżet. Niedojrzała wizja kreatywna Zanzo sprawia, że nie rozumie procesów produkcyjnych. Wykorzystajmy to. Bez budżetu nasze procesy produkcyjne staną w miejscu. Czaj, sprowokuj go do rzucenia w ciebie czymś. No taki typowy Januszeks, więc... Popatrz no. A teraz widzimy na bieżąco, jak Czaj drenuje budżet. No dobra, ale będziemy drenowali budżet kiedy indziej, więc na dziś wystarczy, więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.